Cały czas twierdzę, że jest to idealne miejsce dla tych stareńkich koni, które ledwo chodzą. Chodź, daj mi rękę. Do góry nóżka, raz, dwa i już jesteśmy, popatrz, w małym obiekcie, jest to mały obiekt. I naprawdę tutaj co najmniej 20 stareńkich koni może spokojnie sobie mieszkać i żyć. Ściany, boksy, dla nas to jest mały problem, bo nawet dziewczyny potrafią tutaj wybudować i zrobić bardzo fajne, przyjazne, cieplutkie boksy. Problem jest, popatrz do góry, tam, dach. W zasadzie nie powinno głośno mówić, bo może nam jakaś deska na głowę spaść, ale to nie jest tak wielki obiekt. Możemy tu, kochani, no, jeżeli na przykład nie możecie nam finansowo pomóc, może macie deski, może macie tartak i możecie nam przywieźć tutaj trochę kantówek, deski. No, im dłuższe, tym lepsze, bo wtedy będziemy mieć materiał, którym będziemy mogli dysponować. Można przyciąć, można cokolwiek zrobić. Mamy następną rzecz, która jest niesamowicie cudowna. Stąd można, poprzez, widzicie, te krzaki już rosną i zielenią się, to cudowny czas, jest wiosna wreszcie i możemy wszyscy zakasać rękawy i stworzyć tu cudowny dom dla stareńkich koni. Tutaj, jak zdejmiemy to okratowanie, bo tu jest takie zabezpieczenie, żeby tutaj żadne zwierzę nam nie weszło, no to tędy mogą sobie tuptusiać po prostej, bez żadnych górek, dolin, wzniesień, po prostej. Mogą sobie wychodzić staruszki na pastwisko. Za chwilę ruszy trawa.